Witam serdecznie i zapraszam na drugi odcinek alternatywnej przygody Amazonki na piekielnym poziomie trudności, w którym ogrywamy Amazonkę na Ugo Raskusze i tym buildem będziemy przechodzić piekło. Będą to co prawda dwa buildy, ponieważ w pierwszym zaprezentuję strzały elementarne na zimno oraz na ogień, natomiast w drugiej części odsłony piekła będziemy grali strzałami fizycznymi, ale całe piekło przejdziemy sobie na łuk, bo kuszy raczej nie mam zamiaru używać i chyba nie będę używał. Moja Shina ma w tej chwili 73 poziom, to są jej statystyki, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o rozwijane umiejętności. W tej chwili podstawowa zamrażająca strzała i strzała wybuchająca pod prawym przyciskiem myszy. 30 poziom tych strzał, do tego synergia strzała ognia, zimna, a także drzewko umiejętności pasywnych i magii. Tu mamy Walkirię i po jednym punkciku daliśmy we wszystkie dodatkowe umiejętności. Tak to w tej chwili wygląda. Jeszcze spójrzmy na ubranie mojej postaci. Mamy zbudowaną taką budżetową Amazonkę. Jako podstawowa broń to łuk Melodia, który miał bazowo 3 do umiejętności łuku i kuszy. Tu mi się udało osiągnąć 6 punktów, ponieważ słowo runiczne Melodia daje nam dodatkowo plus 3 do łuku i kuszy, więc akurat pod ten build jest to fajny łuk. Czako szare ze słowem runicznym wiedza. Trzeciopoziomowy wieczorny całun ze słowem runicznym dym. Do tego żółty amulet dający nam do siły i do wszystkich odporności głównie. Następnie mamy żółte rękawiczki, 2 do umiejętności łuku i kuszy, do szybkości ataku, do zręczności, odporność na zimno. Mamy pierścień dający do many i odporności, drugi pierścień żółty dający odporności, do zręczności, do skuteczności ataku. Mamy pasek pryncypia, mitrilowy pas z zestawu ucznia dający do siły, do zręczności wszystkie odporności. Wodołazy, drugopoziomowe unikalne buty, którymi posługiwałem się na koszmarze. I tak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o tą moją Amazonkę. Jeszcze na Switchu mam Kuku Shakaku. Też fajny, unikalny łuk drugopoziomowy, który mógłby alternatywnie mi posłużyć pod ten build. Tak to wygląda. Dzisiaj idziemy wykonać trzecie zadanie, ale najpierw pójdziemy jeszcze na cmentarz, żeby oczyścić sobie pierwszy areaz 85 z potworów, czyli mauzoleum. Jeszcze na samym początku zamienię sobie ten talizmanik mały na błyskawicę odporności dający, na ten, który miałem odłożony 20 do zdrowia i odporność na trucizny, ponieważ na błyskawicę miałem nadmiarowe odporności, więc postanowiłem sobie tak to zrobić i dzięki temu osiągnąłem maksymalną odporność na trucizny, jeszcze zwiększyłem sobie liczbę punktów zdrowia. Dobra, przywołujemy Walkirię i rozpoczynamy od pierwszego punktu nawigacyjnego, w zasadzie drugiego w kolejności, ale pierwszego na mapce. Jeszcze strzały mi wpadły, więc sobie uzupełnię i rozpoczynamy. Biegniemy na cmentarz, żeby załatwić krwawą orlicę po raz kolejny. Możemy sobie ją załatwić, a później wchodzimy do mauzoleum jako pierwszy punkt dzisiejszego programu, a dopiero później będziemy wykonywać zadanie związane z ratowaniem Deckarda Cain'a. Pierwsza grupa specjalna. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj uzbierać cały poziom. W zasadzie mamy pasek poziomu na samym początku, czyli musimy uzbierać ponad 90% paska doświadczenia, żeby wbić kolejny poziom. Ale może się to akurat uda zrobić, w zależności od tego, na ile grup specjalnych trafimy, a trochę tych grup będzie na pewno. Areaz 85, jakim jest mauzoleum, będzie miał kilka grup specjalnych. Jeszcze gdzieś w terenie pewnie uda nam się kilka grup spotkać, więc jest szansa, że ten poziom, zanim wykonamy zadanie ratowania Cain'a, uda nam się wbić. Jeszcze ten topaz zabiorę, szybko sobie zapełniłem tu miejsce. W moim plecaczku, ale teraz troszeczkę znowu odgruzowałem, żeby w razie czego
podnosić jakieś drobne przedmioty przypadkowo i żeby ta moja Amazonka co chwilę nie płakała, że już nie ma miejsca, bo to jest denerwujące, a nie można tego jakoś wyłączyć komentarza. Mamy runę Thul na początek. Zaczyna się ciekawie, wyleciała nam pierwsza runka. Może coś ciekawego, jakaś fajna runa dzisiaj poleci jeszcze. Oprócz tej runki Thul. Mamy oczywiście regenerację many od mojego najemnika, który nosi olśnienie zrobione w rozdzieraczu. Do tego jeszcze dym i horadryjski herb Talraszy. Maskę, która wykrada życie, daje odporności i do zdrowia. Jest to najemnik na święty chłód, jeszcze tylko tak dla przypomnienia. Podaję te informacje. I mamy cmentarz, tak? Będziemy tu po raz kolejny zabijać hrabinę, nie hrabinę, tylko krwawą modlicę. Hrabina jest na czwartej lokacji. Na czwartej, na czarnych moczarach, prawda? W sumie nie jest to czwarta lokacja, też jakby po drodze, ponieważ trzecia jest kamienne pola, później mamy mroczną knieję i dopiero mamy czarne moczary, czyli na piątej w zasadzie lokacji. A tu mamy krwawą orlicę, łotrzycę z pierwszej części Diablo, która została spaczona i teraz właśnie przywołuje nieumarłe sługi. I tu na cmentarzu sieje postrach, zabija mieszkańców. I my musimy się właśnie z nią rozprawić. Questowo już ją załatwiliśmy, ale dzisiaj zrobimy to drugi raz, zawsze parę punktów doświadczenia. Też nam na konto wleci, może coś fajnego z niej akurat wyleci, chociaż ona rzadko daje fajne przedmioty. Tu mamy dwie lokacje podziemne, mauzoleum oraz kryptę. Do krypty nie będę wchodził, zrobimy tylko mauzoleum, które jest tym areasem 85. Krypta takim areasem nie jest, więc olewam kryptę. Zabijam na razie sugusów krwawej orlicy i teraz zajmujemy się samą krwawą orlicą. Oczywiście uzupełniam sobie manę, bo jak tak szybko jak strzelam w tą krwawą orlicę, to regeneracja many jest za wolna, żeby zdawała mi się ta mana zregenerować z samej tylko aury najemnika. Więc muszę się wspomagać podkami. Orlica jest do tego bardzo mobilna, więc trzeba się troszeczkę też czasem nabiegać, żeby w nią trafić i żeby ją załatwić. W ofensywie jakoś tam wielkiego problemu nie stanowi. Zwój identyfikacji nam wyleciał. Teraz to, co niepotrzebne, wyrzucam. Niemożliwe. Ten zwój identyfikacji sobie zatrzymam, ponieważ może być taka sytuacja. Jeszcze klucze uzupełnię, że coś fajnego nam wypadnie, a pozbyłem się księgi identyfikacji, żeby odzyskać sobie dwie kratki. Już na piekle z reguły nie noszę księgi identyfikacji. Mamy szkielety na początek w wersji elitarnej, niewrażliwe na błyskawice, co jest dla mnie korzystne, ponieważ nie posługuję się obrażeniami od błyskawic, więc dobrze mi się takie szkielety będzie zabijało. Mam zwiększenie obrażeń, muszę troszeczkę uważać. Tu z beczki jeszcze wyskoczył jeden szkielet. Oczywiście te beczki też będę rozwalał. Rubin bez skazy też zabieramy. Uzupełniam życie. Co tam jeszcze leżało? Jeszcze spojrzę. Nadkruszony rubin też zabiorę. Uzupełniłem strzały i lecimy do następnych pomieszczeń, żeby jak najszybciej zrobić tą lokację. Jeżeli nie będzie niewrażliwości na zimno, to naprawdę powinno nam się udać to zrobić bardzo szybko, bo ci wrogowie od moich strzał zimna będą padać bezproblemowo. Ci, którzy są niewrażliwi na błyskawice, oczywiście. Jest kolejna grupa specjalna, dobrze. Każda grupa specjalna to zawsze zastrzyk punktów doświadczenia.
co tylko zbliża mnie do kolejnego poziomu i wzmocnienia moich ofensywnych umiejętności, więc się oczywiście zawsze cieszę, jak trafiam na takie grupy. Dużo przeciwników, jeszcze Rubin bez skazy tam nam wleciał. Ten area z 85 jest całkiem spory, więc troszeczkę po nim na pewno pobiegamy. Ale mówię, zabijanko idzie szybko, więc jakoś tak bardzo długo nam tu nie zejdzie czasu. Sprawdzamy sarkofagi, zabijamy standardowych przeciwników, jacy tu są. Uzupełniam strzały i już możemy lecieć do następnych pomieszczeń tego labiryntu podziemnego. Beczki, beczki też sprawdzamy. Coś tam fajnego z beczki zawsze może się wygenerować. Na przykład potężna runka, której potrzebuję jak wody. Zawsze fajna, potężna runka. To jest opcja na jakieś ciekawe słowo runiczne. Troszkę tych potek zużyłem, żeby zrobić miejsca, jak będą mi jakieś drobne rzeczy wpadały do ekwipunku. Fajnie, że nie ma tu niewrażliwości na zimno właśnie, tylko na błyskawice praktycznie występują. To powoduje, że mi się zabija tych przeciwników mega komfortowo. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Nic więcej już nie uniosę. Trochę kamieni bez skazy nam wpada do ekwipunku, fajnie też. Zawsze kamienie bez skazy są w cenie, zawsze się przydadzą. Każdą ilość przyjmuję bez problemu. Tych na przykład samych talizmanów do przelosowań wyfarmionych na piekle z różnych wysokopoziomowanych lokacji i bossów mam sporo, więc jest na co zużywać te kamienie. Jeszcze beczułki sprawdzamy. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Kolejna specjalna grupa przeciwników. Na horyzoncie muszę się oddalić teraz, bo otrzymałem spore obrażenia, więc z dystansu bardziej będę walczył. Załatwili mi Walkirię, już drugą przywołuję i atakujemy. Ma aurę Święty Wstrząs ten specjalny przeciwnik, a tu jeszcze drugi specjalny przeciwnik. Oczywiście się cieszę, jak mam takie grupy specjalne, bo od razu pasek doświadczenia ostro idzie do przodu. Teraz pouzupełniamy sobie miksturki, które zużyłem. Miksturki leczenia tylko w wersji super mnie interesują. Tu jest wzmocnienie, też się przyda. Jeszcze raz przywołuję Walkirię, która padła. Ma ona tylko 7 poziom, więc dość często w starciach ze specjalnymi przeciwnikami ginie. Ale w przyszłości mam zamiar jeszcze w nią troszeczkę punktów podpakować, więc będzie mocniejsza, bardziej żywotna i bardziej wytrzymała. Duży talizman poleciał. 2 duże talizmany poleciały. Więc muszę się, kurczę, wycofać chyba. Jeden duży talizman w sumie mogę zidentyfikować. 30 punktów do zdrowia.
nawet nie jest taki zły, 35 jakby miał by był lepszy, ale mogę go gdzieś tam odłożyć na razie. I te kamienie bez skazy, które dzisiaj mi wpadły w sporej na razie ilości, też sobie odłożę, czaszkę też jako kamień bez skazy odkładam. Jeszcze runkę tchul, która też mi się przyda. I inne kamyszki oczywiście też odkładam. Nadmiarowe potki sobie zostawię. Jeszcze jeden zwój identyfikacji kupię przy okazji od Akary, żeby zidentyfikować ten drugi duży talizman, który tam leży na ziemi. Mauzoleum. Może w tym drugim też coś fajnego się wylosuje. Zaraz zobaczymy. 2% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów za słabo. W dużym 2% to jest słabiutko, więc go nie będę brał. No i lecimy do następnych pomieszczeń. Już coraz mniej tych pomieszczeń zostało do obadania i wyczyszczenia z potworów. 40% paska doświadczenia już mamy wbite. Kolejny kamień bez skazy nam wpadł do plecaka. Sprawdzamy skrzyneczkę. Dużo potek nam wlatuje, szczególnie potek leczenia. Bardzo dużo. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Nic więcej już nie uniosę. Przy każdej okazji staram się odnawiać sobie strzały do pełna, prawda, żeby mi ich nie zabrakło, tak jak w pierwszym odcinku miałem pewne problemy. Kurastowa tarcza wypadła. Sprawdzimy, jakie może mieć bazowo dodatkowe statystyki. Ma 4 gniazda do obrażeń i do skuteczności ataku daje. Fajnie, że ma 4 gniazda, ale mało daje do obrażeń i do skuteczności, więc nie biorę tej tarczy. Pod ducha by się nadała, ale bardziej pod ducha to się szuka tarcz z odpornościami, a nie właśnie z tymi zwiększonymi obrażeniami. Chyba ostatni fragment nam został tego areasu do zrobienia, który mieści się w drugim fragmencie tej mapy. Muszę chwileczkę się przebiec. Jeszcze tu taki jeden fragment został nieodkryty do końca. Może to jest tylko jedno pomieszczenie. Zobaczymy, czy będą tam jacyś przeciwnicy i zaraz będziemy wychodzić z tego areasu. Leczki są. Nic więcej już nie uniosę. Nie było tu przeciwników. W takim razie wychodzę już z tego mauzoleum i idziemy na kamienne pola szukać punktu nawigacyjnego i przejścia do Mrocznej Kniei. W zasadzie przejścia do Mrocznej Kniei to ja szukać nie muszę, ponieważ do niego zawsze prowadzi ścieżka. Na kamiennych polach, trzymając się ścieżki, zawsze traficie do wejścia do podziemnego tunelu, który prowadzi do Mrocznej Kniei. Tylko trzeba porozglądać się za punktem nawigacyjnym, którego nie mam zaznaczonego, ponieważ na kamiennych polach nie byłem w poprzednim odcinku. Jeszcze przebiegniemy się przez zimną równinę, może załatwimy jakąś grupę specjalną, jak się nam tu napatoczy, więc zyskamy dodatkowe punkty doświadczenia. Na razie 40% paska doświadczenia mamy wbite. Tu na mapce już widzę jaskinię, którą robiliśmy w poprzednim odcinku. Mamy teraz niewrażliwych na zimno, muszę strzały ognia użyć dla tej grupy specjalnej, ale cieszę się, że jest grupa specjalna oczywiście. Bitewne rękawice, kurczę, bitewne rękawice trzeba sprawdzić. Mogą być ciekawe. Wykradanie many, wykradanie zdrowia po 3%, odporność na zimno, szansa na magiczne przedmioty. Od 27 poziomu, kurczę.
Odłożę je sobie. Mam różne żółte rękawiczki. Porównam z takimi, jakie mam. I na spokojnie zdecyduję, czy je zostawić, czy nie. Nie są jakieś szałowe, ale trochę ciekawych statystyk mają. A że w przyszłości też mam zamiar jakieś tam budżetowe różne buildy tworzyć. Być może oparte tylko i wyłącznie na przykład na żółtych przedmiotach. Taki mi się pomysł kiedyś zrodził, żeby przechodzić serię właśnie bez użycia unikatów suwronicznych, tylko na przykład z użyciem jedynie żółtych przedmiotów, to mogą nam się przydać na taką serię na przykład. Tu mamy niewrażliwych na zimno na tej lokacji przeciwników. Przeciwniczki w zasadzie. Kask wyleciał. Kask też wart identyfikacji, więc to zrobimy. Do obrony, do energii, dwie odporności. Na sprzedaż go dam. Przyda się trochę kasy, a on będzie wart chyba sporo kasy. 27 tysięcy. Zawsze nam się przyda. Przy okazji pójdę jeszcze do Charsi naprawić swój ekwipunek. Zobaczymy, ile tam naprawę będzie nas kosztowała. Też trochę kasy wydaliśmy na naprawę. 43 tysiące. Jak dobrze spojrzałem, nas kosztowała ta naprawa ekwipunku. To jest właśnie ta jaskinia, którą robiliśmy w poprzednim odcinku, więc już nie będę się tą lokacją tym razem zajmował. Tu mamy Bishibosha, to go załatwimy przy okazji. Mniejszy talizman, z niego poleciał i klejnot. Nie wiem, czy to z niego wyleciał ten klejnot, czy nie, ale też go sprawdzimy. Jak będę miał tylko zwój identyfikacji. I teraz, trzymając się ścieżki, zmierzamy w kierunku kamiennego pola. Jeszcze mamy po drodze przeciwników, prawie 50% paska doświadczenia wbite. I wchodzimy na kamienne pole, proszę Państwa. Kolejna lokacja przed nami. Szukamy punktu Navi. Zobaczymy, jakie tu niewrażliwości spotkamy. Na razie klany księżyca niewrażliwe na zimno, to słabo. Mamy niewrażliwych na błyskawice, to świetnie. Nic więcej już nie uniosę. Niewrażliwość na błyskawice mi się bardzo podoba. Znowu na zimno, ale też na błyskawice, więc możemy częściowo ogniem, częściowo zimnem poatakować. To jest właśnie ta ścieżka, która prowadzi do przejścia do podziemnego tunelu, który prowadzi na Mroczną Knieję. Tu mamy krąg kamieni przy okazji i specjalne grupy przeciwników. Atakuje na zmianę, trochę ogniem, trochę zimnem, bo już nie ogarniam tak szybko, jakie mam tu niewrażliwości we wszystkich rodzajach przeciwników, którzy tu latają, więc na zmianę walę, żeby jednych i drugich razić. Wyleciał nam żółty łuk, nic więcej już nie uniosę, którego nie będę sprawdzał. Potki pełnego wzmocnienia. Kurczę, już zapełnione mam wszystko. I pajęczy łuk wyleciał. Może się cofnę na sekundę. Odłożę te nadmiarowe potki super wzmocnienia, których na razie nie potrzebuję. Niech będą na późniejsze etapy, gdy trafimy na bardzo ciężkich przeciwników i będzie trzeba tych potek więcej użyć. Jeszcze zidentyfikuję to, co mam w
kostce Hora Dreamów przy okazji, jak jestem u Akary. Sześć do zdrowia wywalamy i mały talizman. 15 obrażeń od trucizn. Też słabo wywalam. Okej. Wracamy na kamienne pola. Jeszcze podniosę trochę potek. Ten pajęczy łuk w sumie mogę sprawdzić tak tylko z ciekawości na potrzeby serii. O, nawet fajny się wylosował. Bardzo duża szybkość ataku. Spory procent do obrażeń, taki fizycznie, podfizyczne, prawda, umiejętności. Mają jakieś magiczne przeznaczenie. Amazonki by się przydał. Zostawię go na sprzedaż sobie. Runka Am nam wyleciała, druga dzisiaj runka. Więc fajnie. Jest specjalny przeciwnik. Apokaliptyczny jad się nazywa. I kościana różdżka, która nic nie ma ciekawego. Amulet nam wleciał niebieski, mogę go zostawić na identyfikację. Czasem się może przydać. Atakujemy teraz ostro przeciwników. Szefowa jest niewrażliwa na zimno, więc muszę ją ogniem załatwić. Teraz uzupełnię sobie potki. Tych potek nam wylatuje dużo, dużo więcej niż zużywam, więc jestem zawsze na plusie. Miksturę super wzmocnienia podniosę. W zasadzie już nie mam miejsca na nic. Przez ten pajęczy łuk sobie całe miejsce, tu jest przejście do tunelu, ale najpierw chcę mieć punkt nawigacyjny. Zbieram kasę, która wylatuje z zabijanych przeciwników. Dobra, wrócę się, bo muszę zrobić sobie miejsce. Znowu nadmiarowe potki super wzmocnienia odkładam. Pójdziemy ten łuk opylić. Akarze. Zobaczymy, ile nam da kasy. W sumie te dwie rzeczy też mogę sprzedać. Identyfikujemy ten talizman słaby. Zobaczymy, ile za łuk dostaniemy. Nie głupi ten łuk, 35 tysięcy dostaliśmy, więc fajnie, podreperowaliśmy budżet. W razie czego na wskrzeszenia najemnika zawsze kasa się przyda. Spalona różdżka i cisowa różdżka, jakby miały skille dla nekromanty, no to też będą trochę warte kasy. Jeszcze niecałe 40% paska nam brakuje do poziomu. Więc coraz większe szanse mam na to, że ten poziom dzisiaj osiągnę. Jest zapleśniała księga, czyli odebraliśmy zadanie numer 4 związane z hrabiną na czarnych moczarach. Tam oczywiście wybierzemy się dopiero po uratowaniu Kane'a, bo to jest kolejna w kolejności lokacja po Mrocznej Kniei. Jest punkt nawigacyjny, dobrze. Następne grupy przeciwników, szkieletów. Ten pierwszy akt na razie to tak szybko przechodzę, tak mało
uważnie, prawda? Później w kolejnych aktach już będę bardziej uważnie starał się przechodzić, nie tak przebiegać przez te lokacje, jak w tej chwili to robię, tylko jednak uważać, żeby nie nadziać się na kontrofensywę, która może mnie położyć, prawda? Runa Shael wypadła, następna runa dzisiaj, trzecia, ładny odcinek, jeżeli chodzi o runy. To prawda, runy niskie jak na piekło, ale zawsze się przydadzą wszystkie te runki. Amn, Shael i Tchul nam wypadły, tak? Do transmutacji się przydadzą. Zrobimy z nich inne runki. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Teraz uzupełniłem sobie strzały jeszcze przy okazji. Jeszcze wrócę się, żeby mieć całą tą lokację też odhaczoną już, że wyczyściłem ją z potworów, to jeszcze te fragmenty też chcę obadać, sprawdzić i wyczyścić z potworów, jakie mogą tu gdzieś się znajdować. I dopiero za chwilę wchodzimy do podziemnego tunelu. Mamy coś do identyfikacji? Chyba nie mam. Niechcący otwarłem teraz portal, ale dobra, niech sobie zostanie. Nie przeszkadza. Jest skrzynia. 3 kościotrupy do załatwienia. Już za chwilę będziemy wchodzić do podziemnego tunelu, bo ta cała lokacja chyba już będzie wyczyszczona z potworów. Jeszcze klany księżyca na koniec. Heraldyczna tarcza wyleciała. Nie będę jej sprawdzał, bo jest biała. I lecimy już do podziemnego tunelu. Jeszcze strzały po drodze. Chciałem tylko uzupełnić. Teraz kapliczka doświadczenia odebrana, więc musimy teraz poatakować jak najwięcej grup przeciwników, żeby tego doświadczenia sobie trochę uzbierać. Pod warunkiem oczywiście, że nie zarzucą nam klątwy zwiększenia obrażeń. To by mi zaraz zniwelowało moją kapliczkę. Mało co bym teraz odebrał z rozmachu kapliczkę regeneracji many. Sam sobie bym zniwelował kapliczkę, która daje mi zwiększone doświadczenie z zabijanych potworów. Lecimy dalej. Pierwszy fragment podziemnego tunelu oczyszczony. ...70% paska już mamy. Na zmianę strzelam tą strzałą i tą, bo mam tu podwójne niewrażliwości. Raz na ogień, raz na zimno, więc muszę obie strzały używać na zmianę. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Nic
No tu będziemy mieli odporności, niewrażliwości na zimno. Już widzę. Przeważającej ilości. Nie mogę. Więc muszę się nastawić. Jeszcze skamieniałą różdżkę patrzę. Nastawić się muszę na strzałę ognia. Więcej już nie uniosę. Uzupełniłem właśnie pociski. Jest grupa specjalna. Teraz z daleka, bo mi zarzucili zwiększenie obrażeń i atakujemy. Udało się ją powalić, tą grupkę. Jeszcze 25% paska doświadczenia mi brakuje, więc nie jest źle. Tu mamy niewrażliwość na ogień i na zimno, czyli przeciwnik, którego mogę tylko razić delikatnie strzałami fizycznymi, ale od tego są teraz moi pomocnicy, żeby takie przypadki pomóc mi eliminować. Tu też mam na ogień i na zimno niewrażliwość. I też pomocnicy się spisali, pomogli mi ich załatwić. Strzały uzupełnię, niech będzie, że mamy full. Następna grupka specjalna. Załatwiona. 20% paska zostało. Zaraz będzie poziom w takim razie. Być może jeszcze zdobędę poziom, zanim wyjdę z tego podziemnego tunelu. Jeszcze się cofam. Zanim pójdę do Mrocznej Kniei, chciałbym ten podziemny tunel zrobić dokładniej. Nic więcej już nie uniosę. Jest następna grupa specjalna. Opłacało się cofnąć. Mikstura pełnego wzmocnienia, której nie mogę unieść. Ten podziemny tunel też jest na piekle rozległą lokacją, potworów sporo po drodze, jak się go zrobi całego, naprawdę można zyskać sporo punktów doświadczenia i może coś ciekawego jeszcze wyfarmić przy okazji. Oczywiście ilość uzyskiwanego doświadczenia zależy też od poziomu naszej postaci. Jak będziemy mieli zbyt wysoki poziom, to tu ani nigdzie indziej w pierwszym akcie nie uzyskamy tego doświadczenia zbyt wiele. Klejnot do niczego. Ale na moim poziomie, jak mam 72, 3 poziom, to tego doświadczenia zyskuję sporo na tym pierwszym akcie. Teraz wchodzimy na drugi poziom podziemnego tunelu. Będą tu na pewno jakieś grupki specjalne. O, mamy niewrażliwość na trucizny chyba po raz pierwszy. I na zimno, więc przełączam się na ogień. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Teraz konkretna walka. Dużo zabitych potworów i sporo doświadczenia. Mikstura pełnego wzmocnienia następna wyleciała. Cóż, też ją podniosę oczywiście. Jest złota skrzynia
Standardowa zawartość, czyli nic fajnego. Na zmianę. Znowu strzała ognia i strzała zimna. Zamrażająca konkretnie. I ostatnia grupa. Szefowa na zimno i ogień jest niestety niewrażliwa. Więc tu muszą mi pomóc moi towarzysze. Ponad 90% doświadczenia na koncie. I załatwiliśmy na tym drugim poziomie wszystkie grupy. Doświadczenia przybyło sporo. Jeszcze tam jeden fragment tego podziemnego tunelu został do odkrycia. Też tam pobiegnę. Jest następna grupa specjalna. Są niewrażliwości na zimno, na ogień, na błyskawice. Trzy rodzaje niewrażliwości. Ten szef akurat niewrażliwy na błyskawice, więc szybko padł od zimna. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Znowu niewrażliwość na zimno. I teraz błyskawice. I znowu zimno. I tak na zmianę. Teraz poziom umiejętności nam wzrośnie, dzięki czemu od razu zadajemy większe obrażenia od obu rodzajów pocisków wystrzeliwanych przez moją Amazonkę. Już bardzo niewiele brakuje do kolejnego poziomu. Ostatni fragment został, ostatnie takie zagłębienie z potworami. Jest tu nawet grupa specjalna, więc chyba tu zyskamy już poziom w pokonaniu tych grup. Tego nie mogę za bardzo uszkodzić, więc znowu czekam na pomoc moich towarzyszy. Jeszcze minimalnie brakło do poziomu. No i dobra, wszystko zrobione, tak? W takim razie idziemy na Mroczną Knieję już jak najszybciej do drzewa i Nifusa. I uratować Kane'a. Do Tristram. Klimatyczna muzyczka. W pierwszym akcie ta muzyka jest naprawdę fajna. Bardzo mi się też podoba. Jest poziom od razu na początku. Na pierwszej standardowej grupce wbiliśmy żywotność i strzała ognia, czyli synergia.
już prawie 1000 maksymalnie będziemy zadawać obrażeń od ognia. Nic więcej już nie uniosę. Szafir bez skazy wyleciał. Runa Itch poleciała również, tak? Dużo przeciwników dzieje się na samym początku tej lokacji. Wykańczamy bardzo duże ilości potworów. Dobra, teraz się muszę siłą rzeczy cofnąć, bo muszę zrobić sobie trochę miejsca w ekwipunku. Nic już nie mogę podnosić, a tam coś jest do podniesienia, jakaś runka. Chyba coś tam jeszcze. Sprzedamy przy okazji te dwie różdżki. Jeszcze akarze. Trochę kasy zarobimy. Runę szal też odstawię. Możemy wracać. Akarańska rodela. Eteryczna. Duży talizman poleciał. Niosę zbyt dużo akwipunku. Gdzie ta runa Itch wypadła? Jest. Szafir bez skazy też wypadł. Jest grupa specjalna kolczastych biesów. Załatwiona. Teraz moja Łotrzyca uzyskała poziom kolejny, awansowała. Pewnie wyrównała się poziomem z moim. Niosę zbyt dużo akwipunku. Tej lokacji dzisiaj całej nie będę czyścił, tylko zależy mi na znalezieniu drzewa Inifusa tak naprawdę. To już dokończymy tą lokację w następnym odcinku. Jest grupa specjalna, specjalny szefo, pokonany. Następna grupa specjalna. Nic więcej już nie uniosę. Kapliczka umiejętności mamy. Gałęzio Rękiego, czyli to co chcemy. Odporni na zimno są. Atakuje ich z dystansu. Mają też aurę, która zmniejsza odporności. Przez co tam mój najemnik jest zagrożony. Dobra, udało się porobić gałęziorękiego. Zaraz pozyskamy zwój Inifusa. Tu nic nie zabieram, zbroja polowa i długi miecz, słabe przedmioty. Nie potrzebuję. Jeszcze przydałby się punkt nawigacyjny tu gdzieś osiągnąć, bo później będę musiał się wracać na tą lokację. Jakbym miał punkt, to już bym mógł zacząć
następny odcinek od tego miejsca. Szybko pobiegnę, może gdzieś tu ten punkt się uda szybko znaleźć. Jest. Jak na życzenie. Czyli teraz tak, do Akary, która zidentyfikuje ten zwój jakby. Na kamienne pole. Poziom. Taki poziom mamy w tej chwili. Teraz na czuja załączam kamienie. Nie chce mi się sprawdzać kolejności. Udało się aktywować portal prowadzący do Tristram. Wchodzimy, czyścimy Tristram. Wygląda na to, że stoczono tu wielką bitwę. I kolejny odcinek będziemy mieli z głowy Akaina. Będziemy mieli w miasteczku uratowanego. Tym razem na tej serii uratuje starego dziada. Niech mu będzie tym razem. Niech się cieszy. Mógłbym go też nie ratować. Tak jak na serii czarodziejką. Ale wtedy by mi identyfikował cały czas za kasę przedmioty. Więc już niech mu będzie. Zlituje się nad nim. O kurczę. Teraz dostałem strzała od Griswolda. Mało co by mnie położył Griswold. Nie zauważyłem go w ogóle. Tak sobie biegałem, nie zauważyłem, że on tam jest. Nie, muszę iść po... Mam zwiększenie obrażeń. Muszę iść... Oczywiście po... Moich towarzyszy. Może to zwiększenie też sobie zniosę. To jest niebezpiecznie ze zwiększeniem. Chciałem to tak za szybko porobić i taki nam pierścień dała Akara za uratowanie Kaina. Sprzedaję. Idziemy porobić do końca przeciwników na tej lokacji. Tu też specjalna grupa. O, porobili już za mnie. Griswolda. Cinqueda, tak? Cinqueda. A nie, to nie od Griswolda. Myślałem, że to z Griswolda wypadło. A to jednak nie z niego. Znowu mi załatwił. Towarzyszy, za dużo mi się tu grup nazbierało i nie mogę tego ogarnąć w jednym momencie. Zobaczymy, może teraz się uda. Ma zaklęte zimno, skurczybyk. Dlatego te obrażenia od zimna też otrzymuje niewielkie. Bo ma zwiększoną odporność na zimno w takim przypadku. Jeszcze mi tu przeszkadzają przywróceni w załatwieniu Griswolda. Udało się go pokonać. Nic fajnego nam nie wyrzucił. Teraz muszę potki trochę uzupełnić, bo stan potek mi się zdecydowanie zmniejszył. Może tu damy tak. Jeszcze mam szkieletowego ucznika Sugusa, który nie daje mi spokoju, atakując mnie z dystansu. Oczywiście dokończę już czyścić całą tą lokację, żeby móc spokojnie zakończyć ten odcinek.
O kurcze, brakło mi pocisków? Nie. Many mi brakło. Po prostu many. Myślałem, że mi pocisków brakło. W pierwszej chwili, jak przestałem strzelać. Nic więcej już nie uniosę. Nogi wirta na razie nie potrzebuję. Krowi poziom będziemy robić dużo, dużo później. Dopiero po pokonaniu bala, więc po tą nogę się wybierzemy w odpowiednim czasie. Brakuje many. Muzyczka kultowa z pierwszej części gry. I wszystko porobione. Jeszcze oglądam się za podkami. Tu jest jakaś podka many, ametyst bez skazy. Też się nam przyda oczywiście. Podka leczenia też może być. No i dobra, możemy wracać się. Cisową różdżkę nawet zabiorę. Zawsze będzie trochę szansa na zregenerowanie kasy, którą wydałem na wskrzeszanie mojego towarzysza, najemnika. Oczywiście otrzymaliśmy... Nie otrzymaliśmy jeszcze, nie w tej chwili. Myślałem, że już otrzymaliśmy kolejne zadanie, ale słaba różdżka się trafiła. Nie zarobiłem. Wskrzeszam Emilia. Emilia, naszego najemnika, który ma ten sam poziom, który ja mam w tej chwili. I w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Też nam wyszedł dłuższy odcinek, ale już chciałem tego Kane'a porobić w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, komentarz, suba. My się widzimy przy okazji kolejnych odcinków z tej serii, a także przy okazji innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.